Cześć, z tej strony Szymon. Zanim utworzysz konta e-mail lub stronę internetową w Twojej domenie, najpierw przygotuj jej konfigurację na serwerze, czyli w panelu Direct Admin. Stworzysz konfigurację domeny i jej strukturę katalogów, czyli krótko mówiąc, domena otrzyma miejsce na przechowywanie swoich danych. Równocześnie serwer będzie wiedział, że to właśnie w tym miejscu znajduje się Twoja strona i poczta. Przejdź najpierw do panelu klienta, do zakładki Twoje usługi, a następnie hosting. Tutaj znajdziesz login swojego konta hostingowego w kolumnie Konto oraz ustawisz hasło ikoną kłódki. Tych danych będziesz używać do logowania do panelu admina. Możesz również skorzystać z automatycznego logowania przyciskiem Zaloguj do Direct Admin i tę funkcję wykorzystam w poradniku. Jeśli jeszcze nie dodawałeś wcześniej domeny do tego konta, po zalogowaniu ujrzysz ustawienia podstawowe oraz ustawienia zaawansowane domeny technicznej. Jest to domena bezpłatna, domyślnie działająca na Twoim koncie hostingowym, zwykle z końcówką cfolks.pl. Możesz wykorzystać ją do wszelkiego rodzaju testów. Kliknij teraz przycisk Dodaj kolejną domenę, a wyświetlony zostanie prosty formularz, który poprosi Cię o nazwę Twojej domeny. Wprowadź tylko nazwę domeny, bez HTTP czy www, na początku. Zatwierdź zmianę przyciskiem Dodaj domenę poniżej. System potwierdzi operację komunikatem Domena została utworzona. Powróćmy teraz do listy domen. Teraz, mając na koncie więcej niż jedną domenę, system po zalogowaniu na konto będzie wyświetlał ich listę. Jeśli zechcesz przejść do konfiguracji danej domeny, wystarczy kliknąć jej nazwę. Aby dodać kolejną domenę do konta, w widoku listy domen skorzystaj z żółtego przycisku Dodaj domenę i tak jak poprzednio uzupełnij jej nazwę i zatwierdź operację. Powróćmy teraz do listy domen. Po dodaniu domeny do panelu Direct Admin pamiętaj, aby u rejestratora skierować domenę na DNS-y cyberfolks.pl. Jeśli domena już kieruje na DNS-y cyberfolks.pl, to odczekaj kilkanaście minut, aby konfiguracja weszła w życie. Dziękuję za skorzystanie z wideo poradnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.